Wielki Czwartek, pamiątka ostatniej wieczerzy, podczas której Jezus ustanowił dwa sakramenty, Eucharystii i kapłaństwa. Po liturgii wielkoczwartkowej w centrum znajdzie się Najświętszy Sakrament przeniesiony do ciemnicy na znak uwięzienia Pana Jezusa noc przed męką na krzyżu. Msza Święta Krzyżma w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Sprawowana jest we wszystkich kościołach katedralnych w Wielki Czwartek przed południem. Mszy Świętej Krzyżma w Katedrze Warszawsko-Praskiej przewodniczył ordynariusz diecezji ksiądz biskup Romuald Kamiński. Msza Święta Krzyżma nie należy do Triduum Paschalnego. Jest ostatnią celebracją 40-dniowego Wielkiego Postu, mówi dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej ksiądz dr Grzegorz Zakrzewski. Wszyscy kapłani z diecezji zjeżdżają się do katedry i tam odnawiają swoje święcenia kapłańskie, składają przyrzeczenia. Wielki Czwartek to dzień, w którym są sprawowane dwie liturgie. Jedna o poranku, najczęściej w katedrze, tak zwana msza święta krzyżma czy msza święta olejowa, w której kapłani gromadzą się wokół biskupa, odnawiają przyrzeczenia kapłańskie, ale są również święcone i konsekrowane oleje wykorzystywane przez cały rok. Ojciec Święty Franciszek, zwracając się do kapłanów, zwrócił uwagę na znaczenie skruchy. Od tego, czy nasze serce jest skruszone, zależy, czy Jezus może działać w naszym życiu. Musimy przyznać się, że zgubiliśmy drogę do świętości. Tak jak święty Piotr, wyparł się Jezusa, bo jego serce było zatwardziałe, ale tak jak kropla drąży skałę, tak szczere łzy żalu Piotra skruszyły jego serce. Fratelli, veniamo a noi, sacerdoti. Bracia, zapytajmy samych siebie, ile skruchy i łez jest obecnych w naszym rachunku sumienia i w naszej modlitwie. Zapytajmy siebie samych, czy wraz z upływem lat przybywa łez. Pod tym względem dobrze jest, jeśli ma miejsce coś odwrotnego niż w życiu biologicznym, gdzie gdy człowiek dorasta, płacze mniej niż wówczas, gdy był dzieckiem. Natomiast w życiu duchowym ważne jest, aby stać się jak dziecko. Skrucha to nie tylko płacz nad sobą. To płacz nad grzechami Kościoła, dodał ojciec święty Franciszek. I taki świadomy sensu swojego kapłaństwa ma być kapłan. Pan Bóg stawia przed nim wiele zadań. Musi głęboko wierzyć, żarliwie się modlić, z przekonaniem nauczać, miłować wszystkich, głosić dobrą nowinę. Pan Jezus potrzebuje dzisiaj naszego upracowania się do maksimum, mówił w trakcie homilii ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej ksiądz biskup Romuald Kamiński. Nie bójmy się. To nic nie jest ponad nasze siły. Świadomość, kto stoi za moim powołaniem, dźwiga każdego z nas, umacnia. Pan mnie namaścił i posłał mnie. Tak mówi Jezus o swoim powołaniu, a my jesteśmy zanurzeni w Jego powołaniu, więc zadania są te same. Ale to przesłanie dla całej wspólnoty Kościoła, do wszystkich wiernych, którzy na zaproszenie Boga są gotowi odpowiedzieć: oto ja, poślij mnie. Gotowi na towarzyszenie Mu dzisiaj podczas ostatniej wieczerzy, później w ciemnicy, adorując Go. Liturgia Wielkiego Czwartku rozpoczyna Triduum Paschalne, mówi ojciec Tarcysiusz Bukowski. Tego dnia ustanowił Chrystus sakrament Najświętszej Eucharystii i sakrament kapłaństwa. A więc patrzymy w stronę ołtarza, ołtarza, z którego płyną dla nas szczególne łaski. Kościół milknie, dzwonki zamieniane są na kołatki, tabernakulum pozostaje puste i otwarte. Na znak uwięzienia Pana Jezusa w ciemnicy, w nocy przed męką. Transmisja z liturgii wielkoczwartkowej z Archikatedry Oliwskiej o 18 w telewizji Trwam. Mszy świętej przewodniczył będzie przewodniczący Episkopatu Metropolita Gdański ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda.